Cześć, witaj na moim kanale. Chciałam dzisiaj powiedzieć o kawie. Ja od paru lat już nie piję w ogóle kawy, to znaczy piję tylko kawopochodne, żeby chyba bardziej oszukać swój umysł, ponieważ zawsze lubiłam pić kawę i piłam tej kawy dużo, mocną, parzoną albo rozpuszczalną i zawsze mi się to kojarzyło z czymś przyjemnym i jak wiecie, to wszystko zostaje nam w główce, skojarzenia, że coś fajnego jest i tak dalej i dlatego do tego brniemy. Natomiast kawa oczywiście nie jest dobra, powinniśmy jej nie pić, oczyszczając szczególnie wątrobę, czyli jak chcemy się pozbyć zbędnych kilogramów, jednym z pierwszych kroków jest oczyszczenie wątroby, czyli również nie picie kawy. Jeśli chodzi o to, żeby się obudzić, to wiecie dobrze, że można wypić świeży sok z pomarańczy i będzie to o wiele lepiej działało, albo dla mnie super bombą energetyczną jest świeże mleko kokosowe, które robię bez dodatku żadnej wody, po prostu na wodzie strukturalnej kokosowej. Też nagrałam taki film tutaj o tym, także możecie spokojnie sobie gdzieś znaleźć w moich filmikach. Więc szybciutko. Kawka, aż piesek mi tu przeszkadza mój. Kawę przestałam pić tak, że zaczęłam od tego, że kupowałam sobie kawę decaf, prawdziwą włoską kawę parzoną decaf. Ktoś może powiedzieć, nie prawdziwa włoska, bo decaf. No jest to jakiś tam rodzaj pozyskiwania tej bezkofeinowej kawy, natomiast dalej ona była mocna. I dla mnie nie było w ogóle różnicy, jak ją piłam i powiem Wam jeszcze, że kupowałam też mężowi i bardzo długo pił i nie wiedział, że pije kawę bezkofeinową. Także to wszystko, tak jak mówię, jest w naszej podświadomości. Jeżeli ktoś by nam kupił tą kawę i nie wiedzielibyśmy, przesypał do opakowania innego, tego, które zawsze używamy, pilibyśmy ją tak samo. Nie wiedzielibyśmy, że ona jest bezkofeinowa. Oczywiście kawa parzona bezkofeinowa jest o wiele zdrowsza niż kawa rozpuszczalna bezkofeinowa, tak jak zwyczajna kawa. Natomiast no, chodzi o proces tam przetwórstwa tego. Natomiast generalnie pierwszy krok to jest odzwyczaić się pić kawę, czyli nie pijemy zwykłej kawy, tylko pijemy kawę bezkofeinową. Polecam najpierw parzoną, ja piłam bez cukru, bez mleka, potem rozpuszczalną, a potem stopniowo zmieniałam te kawy, czyli kupowałam sobie kawę Inkę, jak byłam w ciąży, całą ciążę piłam kawę Inkę. Natomiast ja teraz na co dzień piję naszą polską kawę, którą bardzo lubię. Kawa Inka Bio z Cykorii. Bardzo fajna. Chociaż byłam w Polsce na wakacjach i odkryłam kawę z żołędzia. Na początku ona była dla mnie strasznie kwaśna i niedobra, ponieważ jak widziałam niedawno na stronie internetowej producenta, ma kawę z żołędzia i parzoną i rozpuszczalną. Ja piłam tą parzoną fusiastą, czyli na dnie rzeczywiście zostawały fusy tej kawy. I w porównaniu z tą kawą z cykorii, to tamta była naprawdę taka ostra, mocna. No i kwaśna. Nie smakowała mi. Natomiast byłam w Polsce kilka, nie wiem, 10 dni bodajże i jak piłam tą kawę codziennie, to potem już mi mniej smakowała ta bio, ta z cykorii. Więc no, do wszystkiego człowiek jest się w stanie przyzwyczaić. Tak czy inaczej, to są takie zamienniki i to, tak jak mówię, wszystko działa na naszą podświadomość. Więc jeżeli macie po prostu takie przyzwyczajenie picia kawy. Ja po porannym soku, jak jadę do pracy, zabieram sobie cup, taki travel i po prostu do niego sobie robię moją kawę, tą z cykorii, bądź tutaj mam kawę z też bio, ale ona, tak, tu jest też cykoria, ale też jest pszenica, więc no już nie jest jakaś taka. Tak, to jest już firma angielska, bardzo znana tu firma w Anglii, Biona, ma różne produkty, bardzo fajny mocy diabłkowy, ale to inna bajka. Także też taką kawę Wam polecam. To są dwie kawy, które lubię pić. No i cóż, jeżeli chcecie, a oglądacie to, to znaczy, że szukacie informacji, jak to zrobić, to polecam przestać pić kawę, punkt pierwszy. Pijcie kawę bezkofeinową. Potem tą kawę bezkofeinową zamieńcie na kawę na przykład jakąś zbożową. Natomiast najlepiej dla organizmu jest pić kawę z cykorii, ponieważ ona jest już bez żadnego tutaj pszenicy i tak dalej, tak?
albo w ogóle nie pić. To jest tylko wszystko w nas. Także kochani, polecam następny krok do tego, żeby wziąć się za siebie. Odstawcie kawkę. Miłego dnia. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Pa.